kolejnym filmiku ze zdrabkami. Dzisiaj jedna zdrabka za 3 zł, druga za złotówkę. Takie małe, maluszki. Mam nadzieję, że przyniosą mi szczęście i nie będę żałować, że je kupiłam. Także chodźmy i drapiemy. Zacznę od słonika, którego lubię, numer 27. Szukamy, czy jest to słonik, czy też go nie ma. Czy się tu jakiś ukrył? No, na razie nic nie ma. Gdzie te słoniki? Mamy kozę, nie, dobrze widzicie, kozę, pingwina, kraba i ostatni symbol to owca. No niestety, co było do wygrania? Już sprawdzamy. Złotóweczka. No nic, trudno. Czas na szczęśliwe linie. Dzisiaj tak szybciutko muszę nagrać, ponieważ mam słabą baterię. Nie zobaczyłam, że mam słabą baterię i niestety teraz się muszę spieszyć. A jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy uda mi się coś tutaj wygrać, wydrapać. Więc nie jest tak, jest, że się ma ochotę podrapać te zdrabki. Także mamy tu zdrabkę w ogóle o numerze 90. Dajcie w ogóle mi znać, czy macie jakieś numery zdrapek, które są dla Was bardzo pechowe, albo bardzo szczęśliwe i chętnie je kupujecie. Ja osobiście nigdy nie zwracałam na to uwagi, szczerze mówiąc. Ale chyba powinnam, bo coraz częściej trafiam na te pechowe i biorę zdrabki tak na chybił trafił, którą chwycę. Więc może teraz pora wybierać je świadomie i jakieś konkretne numerki zawsze prosić. Może wtedy by się faktycznie coś udało bardziej wygrać. Czas na arbuzika. Mam nadzieję, że coś się uda tu wydrapać. I że uda mi się tą w ogóle zdrabkę dodrapać, zanim mi się całkiem rozładuje ten aparat. Bo nie lubię tak przerywać, później bym musiała znowu czekać z tym drapaniem, aż mi się naładuje. Później sobie już światło bym miała, więc wolę tak od razu szybko to zrobić. Słońce, żeby mieć ciekawość też. Słoń, żeby mi ta ciekawość nie zżarła. Czas na kości. To, że się spieszę, to nie znaczy, że nie mogę mieć nic do drapania. Nie wiem, co tu się dzieje, ale nic mi nie chcą dać. Mamy tu dwa winogronki. Dwa winogrona. I sakwa. Czas na sakwę. Sakwy tu widziałam chyba parę. Także fajnie. Tylko dwie? Szczerze myślałam, że ich było więcej. No ale dobra. Troszkę Wam odsunę te proszki, bo naprawdę tego jest dużo i się to ciągle wywala. Niby takie drapanie, a tych okruchów jest sporo. Nie masz więcej klucza. Czas na księżyc. Jest jeszcze jakiś księżyc, czy nie ma? Czas na cytryny. Cytryna. Też jej nie ma. Krab się tu znalazł. Jeden. Następnie mamy ananasa, którego też nie ma. Dzwon był. Jeden. Dobra, drugi. Widzę. Nie krzyczcie tak. Widzę. Widzę też, że opuściłam winogrono, także już je zmazuję. Czy była biedronka? Chyba nie, dobra. Czas na truskawkę. Truskaweczki. I tylko jedna. No biednie. Czas na gwiazdeczkę. Gwiazda nasza jest. Ale czy ta krzyżówka stanie się dla nas gwiazdą i faktycznie sypnie groszem? No to się dopiero okaże za chwileczkę, dosłownie. I dwa ostatnie symbole to tęcza, która jest tutaj. I ostatni symbol to krew. I mamy, kochani, linia, czyli nasza zdrapeczka jest gwiazdą dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, także już sprawdzam, czy jest to 3 złote. Jest 3 złote, także spoko. Fajnie, podkowy nie było, tak szybko sprawdzę kwiatkę.
Tak jak mówiłam, niestety padła mi bateria, ale już szybko podładowałam, wracam do Was. Wygraliśmy 3 zł. Jeszcze tak szybko sprawdziłam, czy nic nie ominęłam, ale wydaje mi się, że nie. Sprawdzę szybciutko kontrolne i będę się z Wami żegnać. Jest to DD. Czy DD było na 3 zł? Nie mam pojęcia. Jeszcze sprawdzę. Pomarańcza i biedronka. Chyba tak, nie było. Kwiatek też nieobecny. Podkowa też jej nie ma. Biedronka, kwiatek, podkowa i wiśnia nie ma. Ok, czyli DDD to jest 3 zł. Dobra, kochani, nie będę przedłużać, muszę iść spodobać baterię. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!